Cześć, z tej strony Panda. Paczka, którą tu właśnie widzicie, została do nas przesłana przez Pokémon Company International. Bardzo za nią dziękujemy. Zobaczmy, co jest w środku. No nie? Co my tu mamy? O, co jest? Co to? Proszę. Dwie talie Solgaleo i Lunella z dodatku Sun and Moon Guardians Rising. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 boosterów. Również w dodatku Guardians Rising. Jak zapewne większość z Was wie, dodatek Guardians Rising oficjalnie wyszedł 5 maja, a pod koniec tego samego miesiąca trafił już na półki naszych sieciówek, takich jak Tesco i Toys R Us. I BOOM! Dzieciaki, które wcześniej nie zdawały sobie sprawy z istnienia takiej karcianki, zaczęły ją oglądać w sklepach. Wzrosła popularność, dało się to zaobserwować już po wyjściu Pokémon GO. Ale Pokémon Company nie zwalnia, szaleją z promocją. Podejrzewam, że dostaliśmy te materiały jako próbkę, tak, w ramach promocji, żeby pewnie zrecenzować, ale no, dodatek Guardians Rising, tak, nie trzeba go za bardzo reklamować Wam, pewnie już sporo z Was pootwierało boostery, potrafiało jakieś rewelacyjne karty. Tapu Lelechi X, Double Colors Energy, no i wiele innych silnych kart, które po prostu wpłynęły na scenę turniejową. Dlatego co? Postanowiliśmy, że zawartość tej paczki trafi do Was. Trafi do Was, ale nie ma nic za darmo. Myślę, że dorzucimy parę drobiazgów, jak na przykład taką kartę. I może jeszcze coś jeszcze. I zorganizujemy Wam konkurs. Konkurs będzie polegał na napisaniu artykułu, jakiegoś wpisu w tematyce karcianej gry kolekcjonerskiej Pokémon. Wpis może być właściwie czymkolwiek. Może to być raport z turnieju połączony z analizą talii, jakieś Wasze pierwsze kroki w karciance. Może jakieś porady dotyczące budowy talii, jakieś rady dla początkujących graczy, może początki Waszej sceny lokalnej. Będziemy tu liczyć na Waszą pomysłowość, tak myślę. Wszystko, co musicie wiedzieć, to zostanie spisane w formie regulaminu i pojawi się na dole pod tym filmikiem. I najważniejsze w sumie, najważniejszym warunkiem koniecznym i wystarczającym do wzięcia udziału w konkursie jest to, że musicie wysłać artykuł na adres mailowy. Wysłanie tego artykułu wiąże się automatycznie z akceptacją naszego regulaminu i forma samego artykułu, adres mailowy, wszystkie szczegóły, wszystko zostanie spisane i znajdziecie to na dole w regulaminie. A po 2 tygodniach wyłonimy parę najlepszych prac, które nagrodzimy. Nie wiem jeszcze w sumie, jak rozdzielić te nagrody. Może coś na takiej zasadzie. Nie wiem, coś wymyślimy, żeby było w miarę sprawiedliwie. Jeżeli będzie Was bardzo dużo, to dorzucimy pewnie coś jeszcze od siebie. Mamy jakieś gadżety, czapeczki, wisiorki, kostki, protektorki. Jest tego sporo. Także wszystko zależeć będzie od Waszej frekwencji. Tak jak mówię, po 2 tygodniach wyłonimy najlepsze prace. Wybrane teksty zamieścimy pewnie na naszej stronie internetowej, wrzucimy na fanpage. A termin nadsyłania prac upływać będzie, myślę, że w sobotę, 15 lipca o północy.
Każde zgłoszenie postaramy się potwierdzić do 48 godzin od jego otrzymania, więc w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu, jakiejkolwiek informacji zwrotnej od nas, szturmujcie fanpage i upominajcie się o swoje. I co? Jeszcze raz dziękujemy bardzo Pokémon Company International. I co? I dziękuję, że oglądaliście nas. Do zobaczenia w następnych wideo. Cześć!